Siemano, wędkarze Jedi. Siema. Mamy dla was krótkie ogłoszenie, właściwie to prośbę. Organizujemy wraz z osobami, które wygrały nagrody w zeszłotygodniowym konkursie, który organizowaliśmy wraz z sklepem Catch One. Osoby, które wygrały nagrody, zaproponowały, żeby z tych nagród zrobić charytatywną aukcję, dać te nagrody po prostu na aukcję i pomóc wędkarzowi, któremu spalił się dom. Jest to pan Bogdan Barton, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. I, tak. I chwała naszym widzom za to, że zaproponowali pomoc w takiej akcji, bo jest to jeden z naszych, że tak powiem, nie rówieśników, ale osób, które dzielą tą samą pasję. Tak? Tak. Także fajnie pomóc drugiej osobie. Fajnie, że wy pomagacie, bo wy to wygraliście. Szczegóły tej akcji. Akcja odbywa się na portalu zrzutka.pl. Zrzutka.pl, dokładnie. Szczegóły tej akcji będą w opisie. Chcemy po prostu zrobić tą akcję przez naszą grupę facebookową. Będzie do wylicytowania kilka zestawów przynęt, kołowrotek. Plus zachęcamy was do wzięcia udziału w tej akcji. Jeśli macie jakieś sprzęty, które wam gdzieś zalegają, które są jeszcze w dobrym stanie, chcielibyście oddać je na aukcję, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Na początek mamy zestaw, jest to kołowrotek i 13 paczek gum Kajtech. Myślę, że zaczniemy licytację tego zestawu od 250 zł. Tak, wartość tego, co zliczyliśmy, sklepowa, to jest około 180 euro. Tak. Więc i blisko 700 zł. Tak, i ten zestaw miał iść na konkurs, ale myślę, że bardziej przyczynimy się, bardziej się to przyda w tej akcji. Plus 4 zestawy, które wygrali nasi widzowie tydzień temu. Tam jest kwota około takiego zestawu sklepowa 67 euro. Coś takiego i za jeden ten zestaw zaczniemy licytację od 100 zł. Liczymy na wasz aktywny udział. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę, która zostanie uzbierana przez... Tak, ten film nakręcamy właśnie dla zasięgów, żebyście wszędzie go udostępnili, gdzie możecie. Bardzo prosimy, tak. Wszystkie dane na temat kwoty wywoławczej będą pod każdym zdjęciem, zrobimy osobne zdjęcia, tak, przy poście na naszej grupie, także ten post z grupy też udostępniajcie, niech to idzie, niech ktoś, kto jest chętny, licytuje. A naprawdę warto, bo są to bardzo fajne przynęty i można się przysłużyć słusznej sprawie. Tak, link do zrzutki wrzucimy wam pod postem na grupie. Pod filmem i pod postem na grupie. Jakby ktoś się chciał, nie mógł znaleźć, nazywa się to odbudowa chaty wędkarza w Przechlewie. Tam są wszystkie informacje, opis zrzutki, nie będziemy zanudzać. Jest cały opis zrzutki, więc będziecie mogli to znaleźć. Jak licytować? W komentarzach. W komentarzach, tak. Licytujemy tylko pod głównym postem. Często zdarza się tak, że post jest udostępniany i ludzie licytują na różnych grupach. Prosimy o licytowanie pod postem źródłowym. Tak, dużo i pod zdjęciem, tak? Interesuje was ten zestaw, to pod tym zdjęciem licytujecie, ile za ten zestaw jesteście w stanie zapłacić. Kołowrotek z gumami. My też napiszemy wartość sklepową, tam najważniejsze informacje. Liczymy również na was, na wasz udział w tej akcji. Mamy już pierwszy zestaw przynęt, które ofiarował Tomasz Statkiewicz. Każdy po prostu zestaw będzie zrobiona osobna aukcja i prosimy o licytowanie tam. Jak rozwiążemy wysyłkę i tak dalej? Rozwiążemy to w ten sposób, że osoba, która wygra licytację, wpłaca na zrzutka.pl i dokładnie kontaktuje przekazuje się z nami, nam przekazujemy, przekazujemy, wysyłamy jej wylicytowane dokładnie zestawy przynęt czy najważniejsze, do kiedy potrwa licytacja? Jeszcze cała akcja na zrzutka.pl trwa 12 dni, więc dzisiaj jest sobota. Dziś ustawmy to 10 dni? 10 dni. Dobra, więc 2 dni przed końcem akcji na zrzutka.pl, 10 dni, czyli będziemy mieli... Ustawimy dokładnie w opisie. Może tak, zróbmy to tak. Do końca, do piątku następnego? Do następnego piątku. Tak. Licytujemy. Do przyszłego piątku, bo dzisiaj mamy sobotę. Rzucimy od razu za chwilkę wam ten filmik. Tak, i w momencie ukazania się tego filmu już będą dostępne informacje. I w sobotę, niedzielę działamy. Mamy czas jeszcze. Jasne. Dobra. Liczymy na was.
Wędkarze Jedi nie wymykają. Branie niech będzie z wami. Kupię siła, w kupie moc. Działamy. Dziękujemy za wsparcie.